Tomasz Pajączek, witam Państwa. Zapraszam na wpajęczynie pytań. Gościem programu Bartłomiej Ciążyński, Nowa Lewica, wrocławski radny klubu prezydenta Jacka Sutryka. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Panie radny, ostatnio był Pan wolontariuszem na dworcu głównym PKP. Jakie ma Pan przemyślenia? Mam takie przemyślenie, że byłem jednym spośród setek tysięcy przede wszystkim i to po prostu serce roście, bo nasze społeczeństwo, Polki i Polacy zdali egzamin z empatii, zdali egzamin z otwartości, z dobrych serc i to jest naprawdę wspaniałe uczucie być w takim społeczeństwie, być pośród tych wszystkich wolontariuszy, nie tylko wolontariuszy, generalnie wszystkich ludzi, którzy pomagali na różne sposoby, czy obdarowując uchodźców, czy przyjmując do domów, czy właśnie świadcząc pomoc w ramach wolontariatu. No super, że zdaliśmy ten egzamin celująco. Jaka jest obecnie sytuacja na dworcu, czyli w takim miejscu, gdzie powiedzmy pierwsze miejsce, z którym stykają się uchodźcy po ucieczce? Ostatni raz, bo byłem kilka razy, ale ostatni raz byłem 3-4 dni temu, to już było bardzo spokojnie. A specjalnie zapisywałem się na te dyżury nocne, kiedy pociągi ze wschodu, z Przemyśla przyjeżdżają po to, żeby ta robota była realna i żeby było co robić po prostu. To był zresztą ostatni nocny dyżur, jaki wyznaczaliśmy w ramach Urzędu Miejskiego. I było spokojnie, kilka osób przyszło, nakarmiliśmy, porozmawialiśmy, już to się tak uspokaja. W porównaniu do tego, co było na początku marca, to rzeczywiście jest stabilna sytuacja na dworcu głównym. Nie ma pan takiego poczucia, że gdyby nie zryw ludzi, zryw wolontariuszy, to ta pomoc byłaby zupełnie inna, w sensie takim, że sytuacja na dworcu byłaby bardziej dramatyczna, byłby większy chaos, bo to ludzie na początku wyszli z inicjatywą oddolnie, żeby się skrzyknąć i zorganizować pomoc uchodźcom. Prawda, nie tylko na dworcu. Generalnie cały ten ruch wolontariacki, humanitarny, pomocowy, który obserwujemy od ponad miesiąca w Polsce i we Wrocławiu również, a Wrocław jest jednym z trzech głównych hubów i miast docelowych dla uchodźców w Polsce, po Warszawie i Krakowie, więc jest u nas uchodźców po prostu bardzo, bardzo dużo, to tak jak powiedziałem, po pierwsze społeczeństwo zdało egzamin i to naprawdę fantastycznie. Po drugie, wydaje mi się, że dość dobrze ten egzamin zdały samorządy i wspólnota samorządowa, bo to jest tak, że i samorząd, i ludzie, mieszkańcy mogą, a nie muszą te rzeczy robić, a zechcieli. Natomiast tak naprawdę powinno tą całą pomoc organizować administracja rządowa. I tu różnie bywało. Ja mam takie też poczucie sprzed 2-3 tygodni, kiedy było bardzo głośno o tym, że właśnie na dworcu głównym PKP we Wrocławiu i media lokalne, i Facebook, i social media obiegły zdjęcia, że uchodźcy śpią na karimatach, śpią po prostu w terminalu, w poczekalni. I że nie daliśmy rady, co za tym idzie, czy i ludzie, samorząd, państwo. I to nie jest prawda. Ja wtedy akurat tam byłem i ci ludzie, którzy wtedy akurat odpoczywali, czy spali nawet na dworcu, to znaleźli się tam tylko dlatego, że czekali na kolejne pociągi, czy to do Berlina, czy do Pragi, na południe, na zachód, czy w inne części Polski. I nie chcieli pójść skorzystać z noclegowni, które zostały przygotowane przez miasto i przez mieszkańców. Więc ja mam poczucie, że tu robota została wykonana. Te noclegownie przygotowane przez miasto, Hala Orbita, sale gimnastyczne, szkoły, terminal wrocławskiego, stary terminal wrocławskiego lotniska, to jest oczywiście dobre rozwiązanie, ale na krótko, na kilkanaście dni. A jak w takim razie zapewnić stały nocleg w dużo bardziej komfortowych warunkach dla tych osób? To oczywiście, że tak. Tych miejsc noclegowych, takich dużych, jak właśnie Orbita, lotnisko,
licea, szkoły, czy nawet też biurowce, bo to też i w korporacje niektóre udostępniły swoje powierzchnie biurowe. To jest rozwiązanie tymczasowe i rozwiązanie na kilka dni, nawet nie na kilkanaście, tylko na kilka dni. I co dalej? Ludzie są po prostu przekierowywani albo do hoteli, pensjonatów i miejsc wypoczynkowych, i tutaj jest dotacja dla hotelarzy, albo są relokowani też do innych miast, też mogą na przykład do hoteli, miejsc wypoczynkowych, albo są relokowani do domów prywatnych, gdzie ludzie się oferują, że pomogą, czy z tą dotacją, czy bez dotacji. Więc to jest tak jakby, tu każde słowo, jak się o tym opowiada, jest jakieś wybrakowane. Ja też mam takie wrażenie, ale no, to jest punkt przejściowy, powiedzmy, taka szkoła czy takie lotnisko, gdzie ludzie mają złapać oddech, przespać się, chwilę odpocząć, po to, żeby pójść dalej do już takich bardziej cywilizowanych warunków mieszkaniowych. Czy Wrocław jest w stanie pomóc wszystkim uchodźcom, którzy już przybyli do Wrocławia? No, w tej chwili we Wrocławiu mamy na pewno więcej niż 100 tysięcy uchodźców. Na pewno. I te osoby są, powiedzmy, że zaopiekowane. Czy jesteśmy w stanie 200 tysięcy, powiedzmy, to są szacunki? No ja nie wiem, bo tak naprawdę, wracając trochę do początku naszej rozmowy, jest to robione wszystko mocą ludzi i mocą wspólnot samorządowych. I wydaje mi się, że już dużo więcej nie jesteśmy w stanie usiąść. No, są granice zasobów też. Ja nie mówię, że dobrego serca, bo tu się okazało, że dobre serca są naprawdę głębokie, ale są zasoby ograniczone. To jest 600-tysięczne miasto. A nie chcemy doprowadzić do sytuacji, nie chcemy być w sytuacji takich punktów uchodźców, które znamy z obrazków z Turcji czy z południa Europy, prawda? My chcemy, żeby ci ludzie wszyscy mieli komfortowe, w miarę komfortowe jak na te sytuacje, warunki do tego, żeby zamieszkać, odpocząć i żeby też zacząć funkcjonować, szukać pracy, posłać dzieci do szkoły. Także jeszcze dajemy radę, ale to z podkreśleniem na jeszcze. Już prawie 6 tysięcy ukraińskich dzieci zapisanych zostało do wrocławskich szkół i przedszkoli. Większość nie zna języka polskiego, a chodzi do normalnych klas to fajnie, z naszymi polskimi dziećmi. Dobrze, że o tym mówimy, bo tu mocą historii i tego, co się stało, okazało się, że taki projekt, który my realizujemy od 3 lat, czyli klas przygotowawczych, oddziałów przygotowawczych, które były dotychczas były tylko we Wrocławiu, czyli takich klas dla dzieci, uczniów, które nie mówią po polsku, przyjechały z rodzicami z zagranicy i nie mówią po polsku. Myśmy we Wrocławiu już przed wojną mieli 20 kilka, w których uczyło się kilkaset, głównie zresztą uczniów z Ukrainy. Gdzie to prawie 1200 miejsc, 46 oddziałów? Chciałam powiedzieć. 46 oddziałów, ponad 1000 miejsc, więc to jest ten model, który uważam powinniśmy rozwijać i rozwijamy. Pozostałe miasta w Polsce zaczynają brać z tego przykład, bo wiecie Państwo, no jak wrzucić dziecko, czy ucznia, czy na poziomie szkoły podstawowej, czy na poziomie szkoły średniej, w system edukacji, na bardzo dobrego ucznia, który ma się uczyć matematyki, czy biologii, czy czegokolwiek w języku, którego nie zna, no to automatycznie to dziecko, ten uczeń zacznie notować gorsze wyniki i spadnie jego pewność siebie, spadnie zapał do nauki, etc., etc. Tego dzieciom po prostu zrobić nie wolno. Stąd coś, co robiliśmy przed wojną, czyli oddziały wychowawcze, teraz przygotowawcze, to jest właśnie to, co powinno się znaleźć w polskich szkołach w całej Polsce, bo to jest odpowiedź na te wyzwania też, największe wyzwania w obszarze oświaty i edukacji. We Wrocławiu już przed rozpoczęciem wojny w Ukrainie w polskich szkołach było
około 4700 ukraińskich dzieci. I teraz dyrektorzy szkół podkreślają, jak bardzo ważną oni pełnią rolę przewodników, którzy wprowadzają, tak naprawdę pomagają zaasymilować się tym nowym uczniom w polskich szkołach, w nowych warunkach, w nowym otoczeniu, w nowym środowisku. To jest Wrocław, ale takich, no to jest szczęście Wrocławia, że Wrocław takich uczniów miał, ale nie wszystkie miasta mogą niestety na to liczyć. Znów rozmowa o tym, że dobre serca się sprawdzają, otwartość się sprawdza, ale powinna zostać wsparta przez systemowe rozwiązania. I tu ten przykład edukacyjny jest taki adekwatny, prawda? No, nie można też globalnie, systemowo obarczać dzieci, uczniów rolą edukacyjną względem innych uczniów. Muszą być rozwiązania systemowe. Szczęśliwie w Wrocławiu mamy te oddziały przygotowawcze, też powstają w innych miastach. I to jest przykład. Przykład, że dobre serce, bez tego pomagać się nie da. Ale tą dobroć trzeba wesprzeć systemem. Panie radny, jakie są pozytywne aspekty napływu uchodźców do Wrocławia? Powiem tak. Po pierwsze, ja wiem, ja już o tym mówiłem. Po pierwsze, fajnie, że ujawniliśmy się, kim jesteśmy i że mamy naprawdę dużo w sobie empatii, dużo dobra. To jest dla mnie naprawdę podstawowa rzecz, od której uważam, że powinniśmy zaczynać rozmowę o tym, o efektach czy o skutkach tego napływu uchodźców z Ukrainy. Druga rzecz, no to już są takie kwestie pragmatyczne i dotyczące funkcjonowania systemu społeczno-gospodarczego, ekonomii. Uważam, że potrzebujemy rok do pracy, właśnie je dostaliśmy. Potrzebujemy, to będzie naprawdę napędzać naszą gospodarkę. Wydaje mi się, że też wielką wartością będzie no pewna taka, może nie multikulturowość, ale na pewno różnorodność, która się u nas w społeczeństwie zadzieje, większa niż obecnie, dlatego że no, my jesteśmy od powojnia społeczeństwem bardzo jednorodnym narodowo, religijnie, kulturowo, a myślę, że takie wymieszanie też spowoduje dobre efekty w sferze nie tylko społeczno-gospodarczej, ale również kulturowej. Zostawiamy temat Ukrainy. Dlaczego? Czy we wrocławskich w szkołach potrzebna jest edukacja seksualna? Tak. Tak, uważam, że tak. I to Pan uważa, że tak, ale Rada Miejska się na to nie zgodziła, głównie głosami klubu prezydenta Jacka Sutryka i Prawa i Sprawiedliwości. No, najpierw powiem, dlaczego uważam, że tak, a później ewentualnie, no tutaj nie chcę też wypowiadać się za innych radnych, ale no, ogólną koncepcję funkcjonowania naszego klubu mogę przypomnieć, prawda? Klub prezydencki, klub prezydenta Sutryka jest klubem różnorodnym, spajającym różne nurty, również światopoglądowe, tożsamościowe. Są radni konserwatywni, są radni lewicowi, są radni liberalni, są radni bardziej wrażliwi społecznie. I myśmy od razu na początku, ponad rok temu sobie zakładając ten klub, powiedzieli, że będziemy respektować, będziemy się wzajemnie szanować, będziemy szczególnie w takich sytuacjach tożsamościowych nie wymuszać na sobie wspólnych głosowań. Głosowali przeciw, stąd, nie są wrażliwi społecznie. Nie, akurat nie mówiłem o wrażliwości społecznej. Generalnie sprawa edukacji nie jest z obszaru wrażliwości społecznej, jest troszkę jest z obszaru oświaty i światopoglądu. Ja to rozumiem. Radni lewicy, którzy mają swoją frakcję w klubie prezydenckim, zagłosowali za i zostało to uszanowane i zostało to wyrespektowane. A dlaczego uważamy, że powinna być edukacja seksualna we Wrocławiu? Wrocławskich szkołach, dlatego że po pierwsze takie lekcje są potrzebne, bo uczeń, dziecko niekoniecznie taką edukację wynosi z domu. Czasami tak jest, czasami tak nie jest. A czasy są takie, że dostęp do wiedzy o seksie, o współżyciu jest po prostu prosty. Jest po prostu prosty i trzeba go ukierunkować i pokazać, jak to tak naprawdę jest, że niekoniecznie jest tak, jak to w internecie jest pokazane. Po drugie, to jak jest edukacja seksualna prowadzona w ramach tych lekcji, które już są, czyli biologii i WDŻ-u, wychowania do życia w rodzinie, jest po prostu niewystarczające, a niekiedy nie dzisiejsze.
Po trzecie, uchwała zaproponowana przez obywateli, bo to była inicjatywa uchwałodawcza obywatelska, była dobrze przygotowana pod względem prawnym, nie wchodziła w kompetencje, bo tak często się zdarza rzeczywiście, że jak jest inicjatywa uchwałodawcza, to ona tam jakieś wady zawiera. Ta nie zawiera, tak, nie wchodziła w kompetencje administracji rządowej, nie wchodziła w kwestię podstawy programowej, która nie jest na poziomie gminy. Ale większość radnych tej uchwale powiedziała nie. Chciałbym jeszcze o jednej inicjatywie a jeszcze obywatelskiej parę w obronie, ale respektuję w obronie łąki czas. Lasu Mokrzańskiego. Dlaczego Rada odrzuciła te protesty mieszkańców, którzy są za tym, żeby łąki Lasu Mokrzańskiego nie zostały zabetonowane? Rada przede wszystkim odrzuciła projekty uchwał o zmianie planu zagospodarowania przestrzennego, który w naszej ocenie może składać tylko magister, może składać tylko prezydent Wrocławia i Urząd Miasta. To jest po pierwsze. Po drugie... Obrońcy tych terenów wskazują, że jest zupełnie inaczej. My mamy taką ekspertyzę prawną i ja się jej trzymam. Ja się tu w ogóle też z nią zgadzam jako prawnik, bo to jest tak ekspercka, ekspercki zakres działalności samorządu, że on wymaga tutaj takiego eksperckiego podejścia, które może zapewnić tylko urząd, a obywatele w ramach inicjatywy niekoniecznie. Ale okej, to jest jeden z argumentów. Drugi, który mi przychodzi tak spontanicznie do głowy, to jest to, że teren, o który się sporzymy, o który się spieramy, jest terenem, to jest przede wszystkim to nie jest las, to żeby było jasne, bo ten. Po drugie, to też nie jest, niekoniecznie jest nawet łąka. To jest teren, który jeszcze kilkanaście lat temu był użytkiem rolnym, a teraz jest użytkiem porolnym. Więc on nie ma tych walorów przyrodniczych, ekologicznych, o której mówią inicjatorzy. Po trzecie, i będę tu dosadny w tych słowach, dla mnie to jest typowa sytuacja, która się oczywiście na poziomie funkcjonowania samorządu, władzy samorządowej bardzo często zdarzają i nie ma się co na to obrażać. Ale to jest typowa sytuacja, o której Anglicy czy Amerykanie mówią NIMP, not in my backyard, czyli nie na moim podwórku. Czyli przychodzi grupa mieszkańców, mają do tego prawo i mówią... Ale to znaczy, że postulaty Wrocławia nie mają znaczenia nie, dla rady? To są postulaty grupy mieszkańców z zachodu Wrocławia. Jestem grubo, mocno przekonany, bo to ich najbardziej dotyczy ta bo to sprawa. I mają do tego prawo. Natomiast w ogólnym interesie społecznym i dotyczącym planu zagospodarowania przestrzennego jest, żeby ten plan został utrzymany taki, jak on dotychczas jest, bo ta inicjatywa dotyczyła zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. Czas się skończył. Robert Bartłomiej Ciążyński, przepraszam najmocniej. Nowa Lewica, wrocławski radny klubu Jacka Sutryka. Pięknie dziękuję. Ja również. Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.